Witajcie moi drodzy, zbliża się czas Bożego Narodzenia. Aby powoli wprawić się w świąteczny nastrój, pokażę Wam jak własnoręcznie można wykonać stroik do domu. Wykorzystajmy rośliny o ozdobnych owocach, np. gałązki głogu, kaliny koralowej bądź trzmieliny europejskiej albo i irgidamera. Pomocne będą również liście np. machoni, ale również ostrokrzewu. Ponadto potrzebna nam będzie gąbka. Ja akurat mam gąbkę do suchych kompozycji. Pojemnik, podstawka dla gąbki. Ostry nóż. Atrybuty świąteczne w postaci świecy. Bombek choinkowych. Oraz oczywiście sekator, nożyczki, cienki drucik. To wszystko wykorzystamy. Zaczynamy od rozpakowania gąbki. Następnie docinamy gąbkę do kształtu pojemnika, w którym się będzie znajdować. Wbijamy świecę na środku. Całą gąbkę staramy się zamaskować rozetą ze świerka. Do świecy staramy się dokomponować bombki, tak aby największe elementy były bliżej świecy, a mniejsze rozchodziły się na boki. A następnie uzupełniam stroik w bogactwa mojego ogrodu. Jednak staram się nie przesadzić z ilością dodatków. Stroik w takiej formie jest już gotowy i możemy go postawić w dowolnym miejscu w domu.